Drodzy, muszę przyznać się do czegoś. Kompletnie nie znam się na pielęgnacji ogrodu. Dlatego patrząc na te poprzecinane krzaki malin, muszę powiedzieć, że z pewną obawą, ale też z pewną nadzieją myślę o tym, co będzie latem. Czy latem tego roku będzie można zrywać owoce prosto z krzaku, czy zimą będzie można dolewać sok malinowy do herbaty. Pozostaje nam czekać. Jeśli okaże się, że te wszystkie krzaki pięknie zaowocują, to myślę, że w jednym z naszych kolejnych zaproszeń na niedzielne nabożeństwo wrócimy do tego miejsca, by mówić o owocach i wspólnie razem cieszyć się z tym, co tutaj będzie. A teraz chciałbym zaprosić na najbliższą niedzielę, niedzielę jubilatę, która będzie również poświęcona pielęgnacji. Tym razem nie krzakom malin, ale pielęgnacją winorośli. I można powiedzieć winorośli, które są oddane w ręce najlepszego fachowca. Zapraszam do wysłuchania tekstu na najbliższą niedzielę. Tekstem najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli po Wielkanocy, jest fragment z Ewangelii według świętego Jana, gdzie w 15 rozdziale, w wierszach od 1 do 8, czytamy słowa o krzewie winnym. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was trwać będzie, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Drodzy, to są słowa pełne obietnicy, zachęty, pełne wsparcia, bo pokazują winogrodnika, który wie, jak troszczyć się o swoje latorośle. Wie, że są takie, które są uschnięte i trzeba je odciąć, wyrzucić, by spłonęły, ale przede wszystkim myśli o tym, by tak pielęgnować i przycinać swoje cenne latorośle, by wydawały jak najlepszy owoc. My jesteśmy tymi latoroślami, które mogą wydawać owoc tylko wtedy, kiedy jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Kiedy w Nim trwamy, mamy też wtedy tę pewność, że Bóg oczyszcza nas, że Bóg nas pielęgnuje i nawet wtedy, kiedy czujemy to przycięcie, to ono nie jest po to, by nam szkodzić, ale jest po to, by nasze życie mogło bardziej obfitować w owoce. Dlatego zachęcam do tego, by przyjść w najbliższą niedzielę do kościoła, by wspólnie razem pochylić się nad tym słowem, by zobaczyć troskliwego Boga, by zobaczyć Jezusa Chrystusa, w którym możemy wydawać prawdziwe owoce. Serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę.